Słuchajcie, opuściliśmy Hobbitówę i jedziemy dalej. Kolejna stacja to wioska Fantazy. Jestem już tam umówiony z klucznikiem, który rezyduje tam każdego dnia. To wspaniała osoba, otwarta na ludzi i bardzo szczera. Powiem wam szczerze, że przeczuwam coś ważnego, co się ma prawo zdarzyć w tym miejscu. Usłyszałem dzisiaj w nocy, że wy macie się schować w Grocie Słońca, a ja sam wejdę na ten teren. Jak wiecie, Grota Słońca znajduje się w przestworzach. Dostaniecie bilet, by tam dolecieć. Kolichopterem galaktycznym. Ja w wiosce Fantazy zabawię może z 2 godziny i spotkamy się w lesie, powiedział profesor Słoneczko już z oddali. Dlaczego mamy być niewidzialni i w dodatku lecieć aż przez tworza? Krzyknęła za profesorem Słoneczko żyrafa o imieniu Poznanie. To tajemnica! Powiem wam później, dlaczego. A może sami ją odkryjecie? Powiedział profesor Słoneczko. Profesor Słoneczko wszedł do wioski Fantazy, a oni poszli na pobliskie lotnisko, które było widzialne tylko dla tych, którzy mieli bilet na kolichopter galaktyczny. Profesor Słoneczko zajrzał ciekawie do chaty. Piękny gród i osada, powiedział do klucznika, którego przywitał, a ten zaczął go oprowadzać po wiosce Fantazy. To był zaszczyt dla profesora Słoneczko, bo sam klucznik go oprowadzał. Profesor ciekawie oglądał wszystko i słuchał z uwagą tego, co mówił klucznik. Nawet spalony dom był w osadzie, jak w prawdziwym życiu. Wszystko jak w rzeczywistości. Warto było tu przyjechać, powiedział sam do siebie pod nosem. Piękny średniowieczny gród. Pewnie sporo ludzi przyjeżdża, by ten gród warowny zobaczyć. Wejdę wyżej. O, widać stąd karczmę i kuźnię. Być może odbywają się tutaj spotkania rycerskie, festiwale. Wspaniale. A może jeszcze inne spotkania się tu odbywają? Gród ma potencjał. Jaka duża powierzchnia na wszelakie spotkania. Piękne pomieszczenie. Nawet jest tron. I herb. Dobrze się siedzi na tym tronie. Dużych rozmiarów to pomieszczenie, wysokie jest to miejsce spotkań. Po prawej stronie jest wzniesienie. Klucznik powiedział, że w tym miejscu może będzie ambona, czyli mównica. I wtedy, gdy to przypomniał, bo przed chwilą to klucznik powiedział, wszystko się zaczęło dziać. Jakaś jasność przykryła górę i usłyszał głos. Głos powiedział, zrób zdjęcia tego miejsca, bo ono aktywuje program spełnienia talentu dla wszystkich odwiedzających go ludzi lub oglądających zdjęcia z tego miejsca. Gdy ludzie nawet zobaczą tylko te zdjęcia, to ich program spełnienia talentu będzie aktywowany, to znaczy zadzieje się dla każdego w jego czasie. Dołączysz te zdjęcia do sprawozdania dla króla i królowej, którzy już byli się przenieśli z zamku w Krasiczynie i teraz goszczą w innym już zamku. To jest bardzo ważne. Co to za głos? Zapytał profesor Słoneczko, patrząc na karczmę, bo coś się być może koło niej ruszyło. Nie był jednak tego pewien. Jestem tak zwanym wewnętrznym mistrzem w Królestwie Bajkowy Świat. Nie widziałeś mnie dotąd, ale jestem w każdym, we wszystkich, w tobie też. Doprowadzam, a właściwie pomagam dojść do indywidualnej doskonałości w talencie, misji, a tym samym spełnienia każdego, wszystkich, powiedział. Czy mam ci wierzyć? Póki co mam swojego idola, czy nawet autorytet, ale żeby mistrz? Wiem. I czeladnik z czasem staje się mistrzem w czymś. Sprawdzę, czy faktycznie mówisz prawdę. Wtedy uwierzę. To co mam zrobić? Zdjęcia, które mam dołączyć do sprawozdania? Dobrze, zrobię je.
powiedział i wyjął aparat fotograficzny z torby zawieszonej na ramieniu, po czym zrobił wszystkie zdjęcia tego miejsca. Nawet kozom je zrobił, bo klucznik pokazał wszystko w wiosce fantazy, nawet piękne kozy, które na tym terenie były żywym przedstawicielem przyrody. Profesor wszystko sfotografował. A na koniec rozmowy z wewnętrznym mistrzem zapytał: o co może w osadzie toczy się walka? Piękne pytanie. Myślałem, że już go nie zadasz. Osada jest zbudowana z zaczarowanych desek. Te zaczarowane deski to wojownicy, którzy nie chcieli słuchać swojego wewnętrznego mistrza. Żyjąca drużyna 10 wyzwolonych z zaklęcia wojowników w osadzie ma za zadanie zdjąć z pozostałych ten czar. Zdejmie go przez toczenie różnych walk w życiu dla wspólnego dobra, pokoju oraz uczenie i nauczanie nowych adeptów sztuki takiej właśnie dobrej walki. Kolejne osoby przybywające do drużyny wojowników w wiosce fantazy to odczarowani wojownicy, którzy byli deskami w osadzie. Tak to będzie. Niech tak się stanie. Czar stracił w połowie moc, bo już się tego dowiedzą za chwilę, ale trzeba jeszcze dokonać tej pracy przywołania tych wojowników tutaj i pracy z wewnętrznym mistrzem. Wtedy czar straci moc do końca, powiedział mistrz i zniknął. Profesor chwilę milczał po tym, co usłyszał od wewnętrznego mistrza, po czym powiedział o tym klucznikowi, dziękując również za oprowadzenie go po pięknym grodzie i życząc nowych wojowników i wszelakiego spełnienia marzeń dla wszystkich. W 2 godziny później drużyna spotkała się w lesie, ale nadal była niewidzialna. – Co się zadziało w grocie słońca? – zapytał profesor Słoneczko. – Przekroczyliśmy barierę dźwięku, niemocy działania w Królestwie Bajkowy Świat, to znaczy w królestwie we wszystkich wioskach będzie już grana muzyka, uruchamiająca spełnienie talentu dla mieszkańców i gości odwiedzających te miejsca – wszędzie tam, gdzie z jakiejś okazji we wszystkich wioskach w całym królestwie będą grały różne zespoły muzyczne. Gdy grają, to uruchamiane jest spełnienie talentu. Stało się to za sprawą otrzymania w grocie słońca kamienia słońca, który wkopaliśmy uroczyście w ziemię, gdy wylądowaliśmy na lotnisku, powiedziała żyrafa o imieniu Poznanie. – No proszę, a zatem przywieźliście dar też dla wioski fantazy i innych wiosek. To ciekawe, to bardzo ciekawe. Zatem działaliśmy wspólnie w tym samym temacie, ale w różnych wymiarach. Zdjęcia obejrzane, odwiedzenie tego miejsca i grana muzyka w wiosce fantazy i innych wioskach przyczynią się do spełnienia w talencie. Sami odkryliście tajemnicę. Gratuluję. Czas zatem na nowe odkrycia szlakiem talentu i zdrowia. Gdzie teraz pojedziemy? Zapytał profesor Słoneczko. Może po drodze gdzieś się najpierw prześpimy, powiedziała żyrafa o imieniu Poznanie. Zgoda, to dobry pomysł, powiedział profesor Słoneczko, uśmiechając się.